A teraz, szanowni państwo, już od wielu lat niestety w Polsce mamy do czynienia z takim procesem, który występuje zresztą także w zachodniej Europie, chociaż oni mają słabszą niż my historię wolności, proces cofania się wolności. I są w Polsce ci, którzy chcą, żeby tą wolność jeszcze dużo bardziej cofnąć, żeby po prostu Polaków, jak to się mówi, wziąć za twarz. Nie macie prawa i to nawet, no, nawet po prostu w zwykłej rozmowie, w żartach, być ludźmi wolnymi, wyrażać swoje poglądy, tylko macie mieć poglądy jednego rodzaju, które jednocześnie macie nazywać demokratycznymi i wolnościowymi, chociaż są one antydemokratyczne i antywolnościowe. I to jest, proszę państwa, powtórzenie czegoś, co w Polsce już raz miało miejsce w latach 40. Przypomnijmy, bo pewnie już tutaj nie ma takich, którzy pamiętają to osobiście, przynajmniej jako ludzie dorośli. Otóż, że wtedy oczywiście dorośli, że wtedy te formacje, które tu wprowadzały komunizm i to w tej wersji stalinowskiej, czyli jeden z najbardziej totalitarnych systemów w ogóle w dziejach świata, otóż oni się nazywali demokratami, a ci, którzy z nimi walczyli, czy to politycznie, czy to z bronią w ręku, byli właśnie reakcją, wrogami demokracji, etc., etc. I dzisiaj mamy dokładnie to samo. Ciągle słyszymy od tamtych partii, że one są demokratyczne, to będzie sojusz partii demokratycznych. To będzie, szanowni państwo, jeśli powstanie sojusz partii antydemokratycznych. Bo jedyną dużą, silną partią demokratyczną w Polsce jest dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość i Zjednoczona Prawica. My, szanowni państwo, nie planujemy zabierać nikomu wolności. Nie planujemy łamania prawa, nie planujemy łamania konstytucji, tak jak Tusk, który ostatnio zapowiada, że prawo w ogóle będzie kompletnie deptane, ludzi, którzy pełnią wysokie funkcje państwowe, kadencyjne, zabezpieczone przez konstytucję, będzie się siłą wyprowadzać. Krótko mówiąc, zapowiada kompletny upadek nawet pozorów praworządności i demokracji w naszym kraju. Jednocześnie ogromna część mediów, w tym i takie, które tam stoją, a tak. Nas atakują za rzekome zamachy na wolność, a jednocześnie jego, przynajmniej niektóre z nich, traktują jako nadzieję polskiej wolności. On jest nadzieją polskiej niewoli i polskiego podporządkowania pod but niemiecki. On jest nadzieją tych, ja nie mówię, że wszyscy z nich sobie to uświadamiają, którzy bardzo źle życzą Polsce.